to jest coś, na co ja czekałam, przyznaję, bez bicia, bardzo długo. Poza tym, że All Eyes on You i wy jesteście gwiazdami, to jest też ta presja, która za tym stoi. Nie da się zwalić na to, że ktoś dał ciała. To wszystko jest, cała uwaga jest na was. Czy wy się boicie tego, że może się pojawić jakaś krytyka, że komuś się nie spodoba, że ktoś napisze Majdany nie udźwigną? Nie, no błagam cię, o nas pisze się tak różne rzeczy, że... Bylibyśmy nieprofesjonalni, gdyby to była rzecz, która by nas stresowała, dlatego że my się liczymy z krytyką, bo ja uważam, że każdy ma absolutnie prawo powiedzieć swoje zdanie na temat tego programu. Czy ono jest sprawiedliwe, czy nie, to już jakby to nie jest nasza sprawa, to jest sprawa tej osoby, która wyraża swoje zdanie. My na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszy mnie to, że bardzo zadowolona jest stacja. I wiesz, i jak robisz coś dobrze i ty sam z siebie jesteś zadowolony, to niezależnie od wyniku nie masz poczucia przypału. Gorzej jest, jak coś robisz i mówisz, fuck, mogłem to zrobić dużo lepiej i nie poszło. Tak. Natomiast też krytyka będzie, bo żyjemy w takim kraju i ona zawsze jest. Niezależnie co się robisz, to masz i zwolenników, i antagonistów, tak? I w tym przypadku również tak będzie. Natomiast ja nie lubię... Mogę krytykują za wszystko. Tak, nie, nawet za torebki na lotnisku. W ogóle wiesz, to jest najlepsze. Co ja mam zrobić z tą torebką? Położyć ją pod nogi, wiesz... A najlepsze jest to, że jak ja robię te zdjęcia, to nie jest tak, bo mi się wydaje, że ludzie mają takie może założenie. Ja już nie, kochanie, ten tytuł już jest obsadzony. Że ja siadam, zaczynam inscenizować, wiesz, wokół siebie sytuację. Układasz te torebki. Układam te torebki logiem do przodu, albo tak siadam, żeby było widać, nie wiem, nazwę buta. Nie, i tak nie jest. I potem dziwi mnie to, że ludzie mogą tak bardzo zarzucać złą wolę. Wiesz, takie dziwi mnie zawsze to, jak można się tak, wiesz, pomyśleć w ogóle. To jest krytyką, tam też będzie zła wola. Bo pewnie, jeżeli jest konstruktywna krytyka, ktoś ma coś do zarzucenia i się z tym może zgodzić, analizując sobie z dystansem pewne rzeczy, to mówisz okej, ale jeżeli ona jest wywołana, nie wiem, tym, że ktoś nas na przykład nie lubi, tym, że ktoś ma jakiś żal, tym, że ktoś ma jakieś swoje sprawy, które w kontekście naszego programu nie do końca są, wiesz, pozytywne, no to wtedy ta krytyka już jest skierowana z negatywnych energii, a to już jest takie, wiesz...